patrzcie, ale nie dotykajcie niczego rękami. To cenne eksponaty. Szybciej, idziemy dalej. Cenne? Pokażę wam prawdziwą sztukę. Jakie masz bujne brwi i eleganckie wąsy. Ej, ja też chcę. Nieźle, ale ja mam tu spray. O tak, różowe włosy są teraz w modzie. Co wy tu wyprawiacie? Odsuńcie się od tej rzeźby. Nie pchajcie się. O nie, co wy zrobiliście? Mówiłem wam, żebyście niczego nie dotykali. Co za bałagan, koniec tego dobrego. Zaczynamy challenge. Dobra. Najpierw musicie narysować tego pysznego burgera. Widzę, że oczy wam się świecą. A więc czas start. A, to będzie łatwe. Zacznę oczywiście od bułki. A teraz pójdę w dół. Sałata, keczup, kotlet, ser i dolna bułka. Myślę, że wyszło fajnie. Podoba mi się. A mnie stać na więcej. Ej, dlaczego to nie leci? Muszę mocniej naciskać. Kurczę. Jestem cała w cieście. Ej, nie śmiejcie się. Wytrę to i będzie po sprawie. Lepiej patrzcie i uczcie się. Najpierw potrzebujemy konturu. O tak, ze wszystkimi szczegółami. A potem można pomalować wszystkie elementy. Jakie to piękne. Na pewno wygram. Zaczynam wątpić w mojego burgera. Ej, spójrz, co tam jest. Hop. Oj, przepraszam. Myślałem, że coś widziałem. Czas położyć mojego burgera na talerzu. Bardzo podoba mi się to zadanie. Przygotowałam już wszystkie składniki oddzielnie. Kończę już pomidora. Zostało tylko połączyć wszystkie składniki. Voilà! Zobaczcie, jak super wyszło. Czas odwrócić. O nie, dlaczego ciasto się nie upiekło? To jakaś papka. Czas minął, pokażcie mi, co tam macie. John, no totalna porażka. A ty co tam masz, Emma? Co? Fu, to jakaś paskudna plama. Kurczę, miałam nadzieję, że wygram. Nancy? Wow, to naprawdę wygląda jak burger. Jak prawdziwy. Brawo. Wygrałaś. Bardzo się cieszę, że mogę przyznać ci tę nagrodę. Hurra, dziękuję bardzo. Zaraz go zjem. No co, jesteście gotowi? Chcecie takiego latającego minionka? Myślę, że John chce go bardziej niż ktokolwiek inny. Nie będę zwlekał. Czas ruszył. Zaczynajcie. Dobra, zacznę od żółtego. To główny kolor tych stworków. Oczy, usta i oczywiście ich niebieski kombinezon. Trzeba w nie dmuchać? Dobrze, zaraz to narysuję. Najpierw ciało, a potem kombinezon i całą resztę. Ojej, to takie słodkie. Wszyscy zupełnie zapomnieli o konturach, a ja już je narysowałam. Teraz trzeba je tylko zamalować. O tak, wychodzi mi bardzo dobrze. Kolejna wygrana. O rany, mój minionek nie może równać się z jej pracą. Co robić? Chyba wiem. Gdzieś tu mam gumę do rzucia. A teraz zakleję jej flammaster. O tak. Chyba nic nie zauważyła. No dalej, rysuj. Żółty, co z tobą? Dlaczego to nie działa? Może trzeba mocniej dmuchać? Oj, przepraszam, chyba przesadziłam. Co za smród. Masz tu maskę przeciwgazową. Przynajmniej można teraz oddychać. No dobra, wezmę twój żółty flamaster do mojego rysunku. No od razu lepiej. Oj, przysnęło mi się. Która godzina? Ej, połóżcie swoje rysunki na stole. Co tam macie? Zacznijmy od Emmy. Co to za dziwoląg? To zdecydowanie porażka. John, może ty mnie zaskoczysz? Nie, to jakiś przerażający potwór. Nie nadaje się. Nancy, a co u ciebie? No proszę. Wygrałaś. Ciesz się i odbierz nagrodę. Hurra! Wow, jest taki fajny. Możecie mi zazdrościć. Mój latający minionek jest najlepszy. Kurczę, też chciałem go wygrać. Tadam! Co myślicie o tym uroczym kotku?
Tak, nie można mu się oprzeć. A teraz go narysujcie. Czas ruszył. O tak, plastelina. Jaka twarda. Co? Chcesz mi pomóc? Trzeba ją przeciąć specjalnym nożykiem. Zobacz, jakie to proste. Oj, nie zawstydzaj mnie. Zawsze chętnie pomogę. Czas zabrać się do roboty. Zacznę od zrobienia kilku kulek, a potem zrobię z nich kotka. Okej, wszystkie części gotowe. Teraz muszę je tylko połączyć. Zrobię najsłodszego zwierzaka. Jest w tym dobra, ale mój kot musi być lepszy. Głowa, ręce, nogi, a teraz narysuję twarz. No, to chyba nie jest takie złe, co? O kurczę, Nancy, masz bardzo słodkiego kotka. Ale spójrz na mojego. Miau, miau. Oj! Co z nią? Nancy, wszystko w porządku? Co się stało? Gdzie są moje okulary? Oj, myślę, że są zepsute. Nic nie szkodzi, naprawię je. Troszkę plasteliny i będą jak nowe. Widzisz? Proszę bardzo. Wow, dzięki, John. Jesteś najlepszy. Oj, przepraszam. Okej, rozwałkowałam już kawałek na pyszczek. Teraz potrzebuję uszu, oczu, wąsów i buzi. No cześć, słodziaku. Miau, miau. A kto tu jest taki grzeczniutki? Ty? Czas minął. Pokażcie swoje prace. Co ty masz tam, John? To jest przerażające. To rodzaj kota, o którym można tylko śnić w koszmarach. Emma, ty? No nie wiem, jakiś taki krzywy. Nie podoba mi się. Staraj się bardziej. Nancy, tobie na pewno się udało. Ojej, jest uroczy. I taki słodki. To zwycięzca. Kotek jest cały twój. Dbaj o niego. Chodź tu, kochanie. Zawsze chciałam mieć kotka. Zaopiekuję się tobą. Jesteś taki puszysty. Brum, brum, brum. Spójrzcie, jaki samochód dla lalek. Podoba wam się? No to zaczynajcie. Czas, start. Szybko. Musi być mój. Dobra, biorę farbę i zaczynam malować na trampkach. Oczywiście zacznę od stroju. To najważniejsza rzecz w lalce. Pierwszy już gotowy. Teraz zabieram się za drugi. Nie potrzebuję lalek. Ale nie mogę po prostu siedzieć bezczynnie. Mam pomysł. Zagram ze sobą w kółko i krzyżyk. No i proszę, zwycięstwo. Fajnie, co? Wygrałem sam ze sobą, super. Niczego nie rozumiesz w modzie. Muszę otworzyć farbę. Oj, jak to się stało? Nic nie widzę. Całe moje okulary są w farbie. Pomocy, zdejmijcie mi je. Och, tak też nic nie widzę. Czy to trampki? Co? Mam farbę na rękach. O nie, wszystko zniszczyłam. Co ja teraz zrobię? Chyba mam pomysł. Dobrze, że mam dziś na sobie białe trampeczki. Fu, jak śmierdzi. Zaraz szybko narysuję lalkę w samochodzie, to nic trudnego. Czas minął. Szybko pokażcie mi, co tam macie. Zacznijmy ode mnie. Auć, pierwszoklasista zrobiłby to lepiej. Nie tym razem, Emma. John, a ty jak tam? Co to jest? Czy ty w ogóle wiesz, co trzeba było narysować? Daj spokój. Okej, Nancy, teraz ty. Wow, to naprawdę dobry rysunek. Wygrałaś. Gratulacje dla ciebie. Pospiesz się i odbierz nagrodę. Wygrałam? Super! Gdzie jest nagroda? A, tutaj. Ale się cieszę. Naprawdę podoba mi się ten samochód. Sprawdźmy szybko, jakie pyszności na nas czekają. Wow, jaki ogromny arbuz. Fajniejsze od jednego arbuza mogą być tylko dwa arbuzy. Nie, fajniejszy jest ogromny stos arbuzów, którego końca stąd nie widać. Na waszym miejscu bym sobie zazdrościła. Ale pierwszy je ten, kto ma najmniej. Więc John, zaczynaj. Ja zaczynam? No przynajmniej w czymś mi się poszczęściło. Tylko nie zrób nam krzywdy.
Co? A, nóż! Właściwie to potrzebuję go, żeby zjeść arbuza. Jak inaczej pozbyć się skórek? Uff, myślałam, że chcesz nas załatwić. Nie no, co ty? Chcę tylko zjeść mojego arbuza. Uj, dlaczego jesz tak niechlujnie? Bo arbuz jest zbyt pyszny, żeby się tym przejmować. Kawałek został na twoim ramieniu. O, dzięki, Miranda. Teraz ty możesz jeść. No wreszcie. Chyba poradzę sobie ze skórkami bez noża. A masz! Pokażę ci, kto tu rządzi. Miranda, może jednak weźmiesz nóż? Nie, nie poddam się tak łatwo. Dobra, nie dam rady tego zrobić. John, daj mi jednak ten nóż. Proszę. Mówiłem ci, że nie poradzisz sobie bez noża. No to zaczynam. Gotowe. Z takim soczystym arbuzem rozprawię się błyskawicznie. Ale żeby go zjeść, potrzebuję czegoś większego niż zwykła łyżka. Chochla będzie idealna. Co za aromat. To jest pyszne. Jesz tak apetycznie. Ja też bym chciał dokładkę arbuza. A ja jakbym chciała. Jeszcze nawet nie spróbowałam. Każdy ma swojego arbuza. Ze swoim poradzę sobie sama. Ojej! Za chwilę chyba zacznie się ostrzał. Załóż szybko kask. Aj! Ratunku! Pomocy! Dajcie spokój. Po co od razu tak krzyczeć? Po prostu się okazało, że w arbuzach jest naprawdę dużo pestek. Emma, jak zjesz swoją porcję, to zrozumiesz. Rzeczywiście, najwyższy czas, żebym i ja spróbowała. Zacznijmy od dołu. Ojej! Chyba niepotrzebnie to zrobiłam. Aj! Ratuj się, kto może! To jakiś deszcz arbuzów! Wszyscy pod stół! Wow, nie wiedziałem, że deszcz może być taki ciężki. Wszyscy cali? Zobaczcie, ile mamy teraz arbuzów. Wystarczy dla każdego. Masz rację. Wystarczy dla każdego. Czy tym razem mogę być pierwsza? Jasne. Wow, jaka duża czekoladka. Duża? Wydaje mi się, że to zwykły czekoladowy batonik. Ja mam ich całą stertę. Skoro nawet John ma taką porcję, to co mnie czeka? O mój Boże! Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem to wszystko. Ale Emma i tak zaczyna. Bo mam największego pecha. Ale jestem pewna, że moja czekoladka jest lepsza od waszych. Bo prawdziwe rarytasy zawsze są w mniejszej ilości. Mam pomysł. Spójrzcie. Teraz mam cały stos czekoladek. Wieża taka sama jak u Mirandy. No prawie. Pocieszaj się jak chcesz. Dajcie mi już spokój. Czekolada naprawdę jest pyszna. Nie mam wątpliwości. Trzeba się tylko szybko pozbyć tych opakowań. No, od razu lepiej. A teraz uwaga, John zaczyna poczęstunek. I nie przeszkadzajcie mi. Jak on apetycznie to je. Apetycznie? Jestem cała obsypana wiórkami czekoladowymi. On chyba nie wie, co to maniery. Ale wiem, czym jest pyszna czekolada. A jak będziesz mniej gadać, to może też się dowiesz. Miranda, teraz twoja kolej na jedzenie czekolady. Zgadza się. Teraz moja kolej. Wiem nawet, jak pozbyć się opakowań.
Gotowe. Wow, niezły sposób. No to teraz możemy jeść. Najpierw spróbuję. Którą czekoladkę by tu wybrać? Niech będzie ta. Nie, stój! Zaraz wszystko runie. Dobra, dobra, niczego nie dotykam. Ale jak będę jadła czekoladę, skoro ta wieża może się zawalić przy każdym dotknięciu? Wiem! Będę ją gryzła. Ej, tak upadnie! Będziesz musiała się z tym pogodzić. Co? Z czym? Nie dosłyszałam. Z czym mam się pogodzić? O nie! Bo Johna trzeba słuchać uważnie. John ma zawsze rację. Co nas czeka w tej rundzie? Tylko jeden pączek? A ty z czego się śmiejesz? Sprawdź, co masz pod kloszem. Wow, ty masz jednego pączka, a ja mam całą górę. A ja mam jeszcze więcej. Miranda, po prostu masz ogromnego pecha. Ale jako pierwsza zjesz swoją porcję. To prawda, to jedyna dobra rzecz w tej całej sytuacji. Niesamowita polewa na równie niesamowitym pączku. Ale chciałabym mieć ich więcej. Tak wam zazdroszczę. Ja też sobie zazdroszczę. Nie mogę uwierzyć, że mam do zjedzenia masę pysznych pączków. Na co ja czekam? Czas zaczynać. Miranda, to jest jeszcze smaczniejsze niż opisywałaś. Myślę, że John nie będzie miał nic przeciwko, jeśli spróbuję jednego z jego pączków. Stój! John ma coś przeciwko. Oddawaj pączka. A teraz pokażę wam, jak się je w ekspresowym tempie. Raz, dwa, trzy! Co za pyszności! Czy mamy teraz mówić do ciebie, proszę pana? O co wam chodzi? A, mam słodkie wąsy. Pozbędę się ich błyskawicznie. Come on! No wreszcie ja mogę coś przekąsić. Tak długo czekałam na swoją kolej. Smakują rewelacyjnie. Co za pyszności. Wow, to się nazywa prędkość. Dokąd się tak spieszysz? Pączki są dosyć suche, trzeba je popić. Co? Nie mam zamiaru popijać takich smakołyków. No co, pączki ci się podobały? Myślę, że one też cię bardzo polubiły. Spójrz na swoje ręce. Ręce? Ojej, co się ze mną dzieje? Pomocy! Nie panikuj. Myślę, że ty, a raczej twój organizm, produkuje teraz polewę do pączków. To niesamowite. Pyszne i zaraźliwe. Najfajniejsza choroba ze wszystkich. Podoba mi się. Zjadacie swoje pryszcze. To obrzydliwe. Jaki przysmak dostaniemy tym razem? Przekonajmy się. Ojej, wygląda na to, że nie mamy szczęścia. Zwłaszcza ja. Mam jeszcze więcej tych robaków. O nie. Nie chcę nawet tego dotykać. Mam paniczny lęk przed robakami. Nie martw się, pierwsza i tak zaczyna Emma. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Ja? Z łatwością. Okej. No dobra, to zaczynam. Co za ohyda, ale zrobiłam to. Zrobiłaś? Więc co masz na koszulce? Jeśli sama nie chcesz go zjeść, to ci pomogę. I jak? Smakuje? Zaraz zmiotuję. Dajcie spokój. Są takie słodziutkie. Czy wiecie, że ptaki uwielbiają takie robale? Zawsze myślałam, że ptaki i ja mamy coś wspólnego.
to straszne. Pewnie chodzi o rozmiar mózgu. Myślisz, że jesteś najmądrzejszy? Nie zapomnij, że czeka na ciebie cały talerz tych słodkich stworzeń. Come on! Może nie będę musiał ich jeść. Hurra! Tam są żelki Haribo. Takie robaczki to ja lubię. Miranda, miałaś rację. Mamy coś wspólnego z ptakami. Ja też uwielbiam robaki. Tylko oczywiście te żelkowe. Ja też mogę spróbować? Oczywiście, że nie. Sam je zjem. Tak? Czyli nie chcesz się dzielić ze znajomymi? Będę musiała cię ukarać. Co ty zrobiłaś? Te robale wpadły nawet do mojego ucha. Oj. Ohyda. Subskrybuj kanał Rapapa, aby nie przegapić równie fajnych i pysznych challenge'y. Napisz w komentarzach, które smakołyki najbardziej ci się podobały.